Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, zanim wejdziemy na rozrząd do tego, Boże, Renault Laguny. Wybaczcie mi, jest trochę późno, dlatego trochę się plączę. Renault Laguna, zanim wejdziemy na nią na rozrząd, to chciałbym jednemu widzowi pomóc. Ma problem z rozrządem Hyundai Sonata, tak? Także szukamy Hyundai Sonaty. Wchodzimy sobie w ten program cały. Kolega ma silniczek, nie silniczek, Boże. Ma Sonatę z 2002 roku. Dwulitrowa benzyna. 2.0. 2.0. Tylko że. No, zobaczymy, się upewnimy dokładnie. 131 koni. To mamy 100 kW. To będzie to. 100 kW to jest 136. 136? A 96? To będzie to. Tak, przepraszam, 96. Dobrze, że Marcel jest, to mi podpowiedział. Wchodzimy sobie w pasek rozrządu. I zobaczmy, bo kolega wymieniał rozrząd, ale twardo mu pracuje. Więc tak, kolego. Z tego, co widzę, to tutaj masz mieć dwa paski. I tu pewnie będzie taki jeden myk z tym napinaczem, tak mi się zdaje. Tu mamy mieć znak. Dobra. Przejrzymy to dokładniej. Więc tak. Tu mamy, sobie ja was to przybliżę, a wy będziecie mogli sobie to jakoś tam pomalutku przewijać. Tu mamy demontaż tej pokrywy całej. Obrócić wał korbowy do górnego martwego punktu cylindra pierwszego, dopasować oznaczenia faz rozrządu. Zdemontować automatyczny napinacz. OK. Czyli tu mamy po kolei, co jak robimy. Czyli ty masz, kolego, na dwóch paskach. Ten rozrząd. I tu sobie możesz się przypatrzyć, jak on jest tu zmontowany. A widzisz. Ten pasek, tu mamy jeden znak, tu mamy drugi znak, ale pasek naprężenie ustawić z odchyleniem równym 5-7 mm. Czyli macie się uginać 5-7 mm ten paseczek. Jeszcze szybciutko popatrzmy, wyjąć korek. Żeby nie kołka w otwór w przedniej lewej części bloku silnika. 8 mm. Tu masz mieć tak. Tu mamy następne. To należy obrócić wałek w uważający o jeden obrót zgodnie z ruchem, tak. Ścisnąć napinacz. Właśnie. Tu masz jak ścisnąć napinacz. Czyli to jest zwykły napinacz, po prostu hydrauliczny, który odpuszczasz i on powinien już sobie trzymać odpowiednio. Także tu nie ma żadnej filozofii. Jedynie co, to tutaj podejrzewam, że tutaj jest pompa. Pompa wysokiego ciśnienia? Może być. Nie powiem wam teraz, bo ja już nie pamiętam, jak to tam było. Ale tu może być pompa i tu mogłeś, kolego, zrobić błąd. Tak jak tam widziałeś, ma być 5-7 mm. 5-7 mm. Dobra, lecimy dalej.
Już mamy jak montować to wszystko. Tu zmierzyć wypukłość popychacza napinacza od końca obudowy. Czyli tu musisz to zmierzyć jeszcze. Jak widzisz. O. Wartość pomiarowa od 6 do 9 mm musi być. Czyli to nie jest tak, że puścić, tylko niestety musisz tutaj sobie jeszcze właśnie ustawić na milimetry. Czyli tutaj musi być bodajże ta wartość pomiarowa. To gdzieś w jakimś aucie się robiło. Aha, w Tuaregu. Tak, 4-2 Tuareg. Słuchaj, tak samo się to robiło. W 4-2 Tuaregu tam miałeś napinacz. Słuchaj, idealnie wchodził tutaj imbus 4 mm, czwórka, imbus czwórka i było 4 mm luzu. Czyli tu tak jakbyś chyba bodajże miał włożyć sobie wartość pomiarowa 6-9, no to dajmy na to pośrednie jakieś tam 7 mm najlepiej włożyć imbusa wtedy. Masz wartość pomiarową. Także tu masz dokładniutko co i jak zrobić. Dobra. Gdybyś czegoś jeszcze potrzebował, to daj znać. Spróbujemy ci jakoś to pomóc. Dobra, a teraz idziemy do laguny.